Wielki Piątek, chrześcijanie wierzący w Chrystusa stają pod krzyżem naszego Zbawiciela. Uwielbiamy Boga i dziękujemy za Jego nieskończoną miłość. Tak świat umiłował, że dał nam swojego Syna, który stał się człowiekiem, który dla naszego zbawienia ofiarował swoje życie Bogu Ojcu, przyjmując mękę i śmierć na krzyżu. My, Franciszkanie, każdy dzień rozpoczynamy pozdrowieniem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Krzyż jest darem, darem Bożej miłości. Z krzyża Chrystus uczy nas, czym jest prawdziwa miłość, na czym polega prawdziwe życie, w czym tkwi wielkość człowieka. Miłość to ofiara, ofiara życia, całego życia. Nie wystarczą dary z miłości składane, ale potrzeba serca, by oddać Bogu swoje serce. To jest, staje się siłą człowieka, taka miłość, całym sercem Bogu oddana. Była i jest siłą tych, którzy idą za Chrystusem, niosąc swoje codzienne, ziemskie krzyże. Nie sami, ale z Nim, ku życiu. Krzyż jest źródłem nowego życia. Dziękujemy Bogu za Jego wielką miłość, Jezusowi za krzyż, święty krzyż, na którym ofiarował za nas swoje życie. I prosimy, byśmy byli wierni Chrystusowi do końca, tak jak On względem nas. Wiernie stali przy krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie uciekając od Niego, ale kurczowo się trzymając, bo krzyż jest jedyną drogą do zbawienia. Tak z pokorą i pełni wdzięczności razem z Maryją, Matką Jezusa i naszą Matką i apostołem Janem i Marią Magdaleną i całą rzeszą świętych wyznawców Chrystusa stajemy pod krzyżem. Wielki Piątek, oddając cześć krzyżowi naszego Pana Jezusa Chrystusa, i tak chcemy stawać każdego dnia.